Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym rozpocząć serię filmów. Będzie to 9 odcinków. Odcinki, seria odnośnie kłamstw, które nas wrobiono z naszej niewiedzy, z naszej nieświadomości, podstępem, ale też z naszego lenistwa. Także zapraszam Was do oglądania. Odcinek pierwszy. Kredyt. Myślę, że będzie teraz na topie, dlatego wybrałem tutaj jako pierwszy ten temat. Co to są kredyty? Dla kogo one są? I dlaczego w ogóle wpadamy w pułapkę kredytów? Ja wiem, że to, co za chwileczkę usłyszycie, nie jednego z Was wkurwi, ale usiądźcie i pomyślcie nad tym, zastanówcie się i sami za chwileczkę zobaczycie, że taka jest prawda. Kredyty zaciągamy głównie z jednego powodu. Abyśmy wyglądali na bogatych. Zaciągamy większość kredytów tylko właśnie po to, aby pokazać całemu światu, że na coś nas stać. A w rzeczywistości sytuacja i prawda jest odwrotna. Jakbyście, drodzy Państwo, się choć na chwileczkę zatrzymali, to zobaczycie, że połowę sprzętu, który macie w domu, jest Wam kompletnie do niczego niepotrzebna. To jest sprzęt, na który bierzecie duże kredyty. Jeden goni drugi i tak od kredytu do kredytu. W końcu się zbiera i jest problem. Jednym z wyjść w takiej sytuacji jest nauka minimalizmu, ale ja nie będę dzisiaj o tym mówił. Nakręcę Wam o minimalizmie zupełnie osobny odcinek, ale tylko dopowiem, że minimalizm nie jest to bieda. Spotkałem się z wieloma ludźmi, opiniami ludzi, którzy myślą, o, minimalizm to znaczy jakaś bieda, a to oznacza zupełnie coś innego. Kolejną bardzo ważną kwestią, oszustwem na mega gigantyczną skalę, głównie chodzi mi teraz właśnie o Polskę, jest to, że wielu z nas było zmuszonych wpaść w pułapkę kredytu, choćby z braku dachu nad głową. Polskie i niepolskie rządy na przestrzeni kilku ostatnich dekad nie zrobiły nic w tej sprawie, aby nam, Polakom, w polskim kraju, na polskiej ziemi zapewnić dach nad głową. Tak jak jest to w innych krajach, jak Wielka Brytania, przykładowo, czy Niemcy, niestety nam nie dano w tym kraju tak naprawdę nic. Na wszystko musieliśmy ciężko pracować i zaciągać żydowskie, łupieszcze kredyty. Sami wiecie, ile płaciliście rat kredytu rok temu, miesiąc temu, 3 lata temu. A ile płacicie dzisiaj? Ja nie wnikam, bo większość z Was najprawdopodobniej właśnie już płaci 100% więcej niż płaciła. Jest to po to robione. Jest to tak zwany dług fikcyjny, sztucznie nakręcony dla Was, abyście tych rat nigdy nie spłacili. Ja w ostatnim filmie o tym mówiłem. Nawet jak będziecie żyli 200 lat, nie spłacicie tego długu. Jest to po to, aby wydoić Was do zera, na koniec odebrać Wam Waszą własność, bo to jest Wasza własność, ale zostanie ona Wam najprawdopodobniej odebrana. Nieważne jak bogaci jesteście, stracicie wszystko. Właśnie po to, aby pozbawić ludzi pieniędzy, pędzić w taki jeszcze większy kołchoz wyzysku, pracy
jeszcze bardziej niewolniczej, też do pracy dojdziemy w innym odcinku. Wszystkie odcinki będą się łączyć ze sobą, zazębiać, mniej lub bardziej, ale wszystkie są ze sobą też jak najbardziej połączone. Kolejnym ważnym powodem, dlaczego te kredyty zaciągamy, jest po prostu praca, która nie daje nam godnych zarobków. I powiem Wam tak, jeżeli liczycie na to, że będziecie pracować za miskę ryżu, to jesteście w ogromnym błędzie. Pamiętacie słowa Żyda Morawieckiego, skurwysyna, co powiedział? A jak nie pamiętacie, albo się tym nie interesujecie, to ja Wam powiem. Skurwysyn Żyd Morawiecki powiedział: Polacy muszą pracować, będą pracować za miskę ryżu i wtedy będzie wszystko dobrze. To ja Wam powiem jedną rzecz. Nie myślcie nawet, że będziecie pracować za miskę ryżu. Co po niektórzy dostaną łyżeczkę ryżu. Łyżeczkę ryżu, a reszta? Won! Zostaniecie pozbawieni wolności. Za fikcyjne długi. Zrozumcie, co się dzieje dookoła. Dopóki jeszcze jest na to czas. To by było na dzisiaj wszystko, drodzy Państwo. Staram się to streścić w pigułce dla Was. Może kogoś to zainteresuje, coś drgnie w naszym społeczeństwie. Bardzo bym tego chciał. Ja będę już kończył, także zapraszam na kolejne odcinki. Będę starał się je nagrywać i wypuszczać, jak tylko się uda. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Ale na koniec muszę Wam coś jeszcze pokazać, jak powinno się żyć. Zobaczcie to. A jak żyjemy? Tyle mamy pracy. Tyle. Jeszcze więcej. Nie mamy później siły, ochoty, nawet na spacer. A jak zaczyna nas coś boleć, głowa, nogi, po ciężkiej pracy, bo kredyt, to co robimy? Idziemy do apteki. I też o tym zrobię film. Do usłyszenia.